zajęcia dodatkowe dla studentów to dziś temat dnia w Wiadomościach Czwórki. Mogą to być na przykład zajęcia w Szkole Działania. Przedsiębiorczość społeczna sprawdza się także w trzecim sektorze, przekonują członkowie Fundacji Humanity in Action. Szukają ludzi, którzy chcieliby działać na rzecz zmiany społecznej, ale zarazem mogli tworzyć dla swoich pomysłów solidne podstawy, mówi Monika Mazur-Rafał, prezeska fundacji. Chcemy uczyć młodych ludzi, jak odpowiadać na potrzeby, które widzą dookoła siebie, potrzeby społeczne, jak zdiagnozować ten problem, jak wymyśleć produkt społeczny, który ma szansę zakręcić na tyle ludzi, żeby im się biznes rozkręcił, jak budować swoją markę, jak zachęcać innych ludzi dookoła nich, żeby stawali się sojusznikami i ich wspomagali w tym działaniu. Fundacja jeszcze do niedzieli czeka na zgłoszenie osób w wieku od 18 do 25 lat, a pierwsze zajęcia już 20 października. Udział w warsztatach i seminariach jest bezpłatny.